Witajcie w kolejnym odcinku Wojny Śmietnikowe. Gdzie by nie poszedł, to po prostu złom sam mnie znajduje. Fanty znajdują mnie same, nie muszę ich szukać. Po prostu idę i potykam się o nie. Przed chwilą po prostu sobie szedłem tak, ot tak się przejść. Patrzę, a tam z tyłu za krzakami dwa koła leżą. Dwa koła, no takie no koła jak koła, no. Jedno ma 6 trybów, drugie 1, 2, 3, 7. Nie wiem, jaka to średnica. 26 albo 28 cali. Mam taki rowerek, co sobie go kupiłem niedawno. Za 4 dyszki. Od pana Kapustki. Niestety nie mogę nim jeszcze jeździć, bo syn pana Kapustki pourywał linki hamulcowe. Nie wiem, jak jemu to się udało, kurczę, ale pourywane linki hamulcowe, lewa klamka od przedniego hamulca zgubiona. Muszę kupić teraz jakąś podobną lewą klamkę lub parę klamek, żeby były jakoś sparowane w miarę. Te obręcze wydają się, te koła wydają się takie w miarę jeszcze w sensownym stanie. No przekonamy się. Te jedno takie tutaj sześciobiegowe wygląda na, felga wygląda na starszy model, ale widzę, że jest aluminiowa. W tamtym rowerku kupionym od pana Kapustki felgi są stalowe i już tak mocno pordzewiałe, musiałbym je jakoś wyczyścić, osprejować. Czekaj, tutaj pisze coś, 26. 559 na 20. Czyli to są 26 cali. A to drugie? 26 cali koło. A to drugie nie wiem. Chyba takie samo. Nie, troszkę wyższe. Nie, chyba troszkę wyższe. To może to będzie 28? Co? Jak myślicie? Chyba cale większe. Nie wiem, chyba troszkę wyższe. Może by mi pasowało nawet do tego mojego rowerka, co go kupiłem od pana Kapustki. Dzisiaj byłem też na krótkiej przejażdżce w poszukiwaniu gabarytów. Były 4, komplet 4 patyczaków. To wszystko w tym odcineczku. Subskrybujta i się nie bójta. Grzebać śmietnik oczywiście i daj ta łapkę w górę. Trzymaj ta się, cześć.